Jednego ostatniego zawodnika tutaj do nas. Już idzie Michałko, zwycięzca tego turnieju, jeszcze nie ma dość walki razem z Brunonem, czyli z miejscem drugim staną też do... Przypominam, każdy na każdego, po każdym trafieniu samodyscyplina, osoba trafiona klęka, co jest sygnałem, że przegrała, więc Kuba wstań, jeszcze nie przegrałeś. Broda, przepraszam. Jesteście tacy podobni. Czy zawodnicy są gotowi? No to zobaczmy, kto zostanie mistrzem kręgu zdrady. Pierwsze zejście, walczcie! A wszystkich oglądających proszę o uwagę, ponieważ mogą oni pobiec w losowych kierunkach. Zdarza się też festiwal latających mieczy. Tutaj taktycznie dwóch poszło na środek, wszyscy się wycofują, pozostali się obserwują. Bernard stający z długim mieczem, nie szukam, proszę Państwa, niezwykle dynamiczne zejście, niezwykle dynamiczne tarcze. Walka psychologiczna i pierwszy tutaj, pierwsze klincze, pierwsze walki i pierwszy poległy Bernard Kukucno. Zostało pięciu, jeden lekko otoczony. Broda z zakonu templariuszy. Ale wyszedł z tego cało, chyba cały czas prowokuje. Ciosy mogą nadejść zewsząd i Broda klęka, kolejny wyeliminowany. Zostało czterech zawodników. Szukają sobie godnego przeciwnika. Proszę Państwa, widzę, że nikt nie chce tutaj zostać trafionym. Nie chce odpaść. Spokojnie w kolejnym tańcu, ci, co już siedzą, będą mogli odpocząć. I kolejny Kuba z zakonu templariuszy klęka. Michał Kukozji i Dawid zostali na miejscu. I Michałko zostaje zwycięzcą pierwszego kręgu zdrady. Powstańcie proszę do drugiego tańca. Zaczynajcie! Proszę Państwa, to niezwykle skomplikowane zasady są. Tutaj taktyka wie, że tam odbyło się z lewej swojej strony Państwa prawej próba zejścia od tyłu przeciwnika, ale nieudane. I mamy drugą część. Jednego grala, która już idzie na schody. A walka trwa jeszcze za to, co nie ulicą. I Michałko przyklęka. Tym razem to on odpadł pierwszy z kręgu zdrady. Bernard, nie przemęczając się, sprawdza, ile wytrzyma w tej zbroi, w tym skwarze. Przygotowuje się do solidnego cięcia, który ma położyć Łukasza, czy to niego. I wymiana ciosu. A ten nie uda. Obaj. Zostało panów trzech. Dwóch templariuszy, jeden Joannita. Jak to się może zakończyć? Przypominam o samodyscyplinie zawodników. Kto poczuje na sobie cios, ten klęka. Czy Dawid z tego wyjdzie cało? No, wymiana ciosów i trafiony. Zatem bratobójcza walka. Czy rozwiążą to walką, czy jeden z nich się podda? Nie ma tutaj zdrady pomiędzy templariuszami. Powiedzcie to temu, co klęczy na drugim końcu pola.
Dobra, mamy tutaj, nie chcą się potykać, więc powstańcie i ostatnie zejście. Dwóch rycerzy na jedno. Zaczynajcie, kto zostanie ostatnim zwycięzcą kręgu zdrady. Przypominam, pierwszym został Michałko, drugim Broda razem z Kupą. Kto będzie trzeci? I pierwszy Broda z metodu Tepler Juszczyk. O, Kuba położony, Michałko cios od tyłu w głowę, też na kolanach. Zostało ich trzech. O, proszę Państwa, to nie ma wątpliwości. No i pojedynek. Wicemistrz tego turnieju, kontrolarz. I trafienie w rękę, czy zostaje uznane? Jeszcze raz, dobrze. Panu mnie jest dość. No i brawo wielkie! Brunon dostaje ostatni stojący. Ustrzelony przez artylerię. Nikt nie mógł być żywy z tej zabawy. Wielkie brawo dla wszystkich walczących. To były trzy zejścia kręgu zdrady. I ostatnia walka w turnieju. Między rzeczą. Teraz proszę Państwa.